Wybory 4 czerwca 1989 roku są powszechnie uważane za wielki sukces Solidarności i były nim. Ale jakie były kulisy tych wyborów? Czy rzeczywiście Solidarność odniosła w nich aż tak miażdżące zwycięstwo, jak to wygląda na pierwszy rzut oka? O tym w dzisiejszym programie Dudego Historii. Serdecznie zapraszam. W naszym studiu panowie Jan Bisztyga i Janusz Onyszkiewicz. Witam panów. Z upoważnienia wszystkich sił koalicyjnych chciałbym poinformować państwa o następującej sprawie. Koalicja zdecydowała się na demokratyczne w porównaniu z wszystkimi poprzednimi wybory. Podejmując tę decyzję, mieliśmy świadomość ryzyka, jakie niesie demokracja, i to ryzyko zostało wkalkulowane w niekorzystny dla nas wynik wyborów. Ze wstępnych informacji, jakie napływają, wynika, że jest on rzeczywiście niekorzystny dla koalicji. Wybory miały charakter plebiscytarny i Solidarność uzyskała zdecydowaną większość. Nie zamierzam obecnie dokonywać głębszej interpretacji tych wyników. Na to przyjdzie czas. Natomiast chcę oświadczyć, że jesteśmy konsekwentni. To znaczy nie rozważamy żadnej innej alternatywy jak polityczna konsekwencja wyniku wyborów. Nie cofniemy się z drogi rozwoju demokracji i reform. W świetle wyniku wyborów staje problem odpowiedzialności za państwo polskie. Ktoś za jego stabilność musi odpowiadać. Konsekwencją w wyniku wyborów musi być dla opozycji podjęcie współodpowiedzialności za państwo. Generał Wojciech Jaruzelski już przed wyborami proponował wielką koalicję. Pierwszy krok opozycji w kierunku współodpowiedzialności to wspólne zatroszczenie się o porządek w kraju. Jeśli triumfalizm i awanturnictwo zanarchizują sytuację w Polsce, demokracja i spokój społeczny będą poważnie zagrożone. Do takiej sytuacji władze i koalicja i opozycja nie mogą dopuścić. Reguły wyborów czerwcowych 1989 roku zostały oczywiście wynegocjowane w toku tajnych rozmów toczonych w Magdalence i stały się częścią pakietu porozumień przy okrągłym stole. Istotą tych wyborów było określenie z góry podziału mandatów do Sejmu, przy czym to podzielenie mandatów było tylko częściowo jednoznaczne, mianowicie 65% miejsc w Sejmie, a to dokładnie było 299 mandatów z 460-osobowego Sejmu, miała otrzymać koalicja rządowa, a więc Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej sojusznicy. Natomiast o pozostałe 161 mandatów, czyli to słynne 35%, miała się odbyć wolna gra sił. Ale tak naprawdę w sensie psychologicznym znacznie ważniejsze były wyniki wyborów do Senatu. Otóż istotą kontraktu okrągłostołowego była zgoda władz na całkowicie demokratyczne wybory do Senatu, natomiast za co opozycja zgodziła się na bardzo szerokie uprawnienia prezydenta, którym miał zostać generał Wojciech Jaruzelski. Ale wolne wybory do Senatu nie oznaczały jakiejś konkretnej ordynacji. I tutaj wybór tej ordynacji tak naprawdę należał do strony obozu władzy. I w materiałach z Magdalenki zachowała się tylko jedna króciutka scena, w której nie widzimy obu stron, tylko widzimy wyłącznie stronę partyjno-rządową już po wyjechaniu przedstawicieli Solidarności. I słyszymy tam głos Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówi następujące słowa. Na to pytanie, no dobrze, a dlaczego taka ordynacja? No tam różne argumenty, też biura się włącza. Panowie, prawda jest taka. A nie, pierwszy temat, ile my oczekujemy, że wygramy w tych wyborach do Senatu? No to chyba, że Szczoszek, jak to wytrawny propagandysta, mówi, no minimum 50%. Ja mówię, wytrawny propagandysta,
Ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, w którym Kwaśniewski komplementuje Stanisława Cioska, dotyczył właśnie zgody strony solidarnościowej na kształt ordynacji wyborczej do Senatu zbliżony do większościowego. Na czym ten kształt polegał? Otóż strona partyjno-rządowa zaproponowała, żeby z każdego województwa, przypomnę, było ich wtedy 49, wybierano po dwóch senatorów. Na co strona solidarnościowa podniosła argument, że przecież nie jesteśmy krajem federalnym, a poszczególne województwa mają zupełnie inne liczbę mieszkańców. Żeby jakoś to zrekompensować, władze zgodziły się, przedstawiciele władz, żeby w dwóch województwa, która była największa liczba mieszkańców, czyli katowickim i warszawskim, wybierać trzech senatorów, co łącznie dało nam okrągłą i do dziś istniejącą liczbę 100 senatorów. No ale dalej nie zmieniało to faktu, że w województwie gdańskim mieszkało 1 700 000 mniej więcej wówczas mieszkańców, w województwie chełmskim około 300 tysięcy, a z każdego z tych województw miało być wybieranych po dwóch senatorów. Z czego wziął się ten pomysł władz? I jaki to był haczyk? Otóż mianowicie on się wiął z przekonania obozu rządzącego, że, co wynikało z analiz służby bezpieczeństwa, że Solidarność, czy szerzej opozycja, ma swoje struktury zlokalizowane w ponad 90% w kilkunastu największych miastach. A więc w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi czy Rzeszowie. I że w tych miastach oczywiście kandydaci Solidarności do Senatu wygrają. Ale takich miast, będących stolicami tych miejskich województw, było tak naprawdę kilkanaście. Większość województw, ponad 30, to były tak zwane rolnicze województwa w rodzaju chełmskiego, skierniewickiego, bielsko-podlaskiego. I tam zakładano, że ponieważ nie ma struktur opozycji albo są one bardzo rachityczne, to kandydaci władz do Senatu wygrają. I na tym polegał pomysł władz, oczywiście wygrają, jeśli kampania wyborcza będzie bardzo krótka. I taka też była, dlatego że ordynację wyborczą i obrady Okrągłego Stołu zakończono i uchwalono właśnie tą nową ordynację wyborczą na tej podstawie na początku kwietnia 1989 roku, a wybory parlamentarne, jak wiemy, odbywały się 4 czerwca, więc po tak naprawdę niespełna dwóch miesiącach. Więc była to bardzo krótka kampania i na to właśnie liczyły władze. Optymizm w marcu, kiedy rozstrzygano te kwestie, był tak duży, że mamy pewien dowód, który się zachował w archiwach odziedziczonych po Jerzym Urbanie, ogromnego optymizmu ludzi z aparatu władzy, kiedy właśnie zgadzali się na wolne wybory do Senatu. Mianowicie w marcu 1989 roku czterech ludzi z aparatu władzy założyło się o wynik tych wyborów, które planowano już na początku czerwca. Trzech z tych ludzi było i wówczas, i pewnie w większości do dzisiaj dość powszechnie znanych. Mianowicie był to ówczesny minister Aleksander Kwaśniewski, był to wspomniany Jerzy Urban, w tym czasie będący prezesem Radiokomitetu, bo tam go generał Jaruzelski skierował, żeby organizował kampanię wyborczą. Trzecim uczestnikiem zakładu był ówczesny premier Mieczysław Rakowski, a czwartym był ten kompletnie nieznany, jeden z wysokich urzędników w Urzędzie Rady Ministrów, podsekretarz stanu, pan Aleksander Borowicz. No, jeden z pomocników Rakowskiego. I właśnie ten pan Borowicz wygrał zakład o wynik wyborów czerwcowych. Dlaczego? Bo był największym pesymistą, a mianowicie zakładał on, że ponad połowę mandatów do Senatu zdobędzie opozycja. Podczas gdy pozostali trzej uczestnicy wyboru tego zakładu zakładali w przypadku Urbana i Kwaśniewskiego, że wynik będzie pół na pół, a Rakowski był tu największym optymistą, zakładał, że ponad połowę mandatów do Senatu zdobędzie obóz władzy. Jak wiemy, stało się zupełnie inaczej. Dlaczego? Otóż
To wynikało z całego szeregu czynników. Pierwszym było to, że obóz władzy komunistycznej kompletnie nie wziął postawy pod uwagę roli i postawy Kościoła katolickiego. Bo rzeczywiście nie było struktur Solidarności i innych organizacji opozycyjnych w tych małych rolniczych województwach, ale wszędzie tam były parafie Kościoła rzymskokatolickiego. I co się okazało? Że w bardzo wielu, choć nie we wszystkich przypadkach, żeby była jasność, ale bardzo wielu przypadkach księża zaangażowali się we wspieranie komitetów obywatelskich Solidarności prowadzących kampanię wyborczą. W praktyce wyglądało to tak, że z takiego większego miasta, no z Lublina, czy z Bydgoszczy, czy z Torunia, czy z Rzeszowa, gdzieś tam w teren jechał przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego, trafiał do małej miejscowości, czy wręcz wsi, jechał na plebanię i tu następował decydujący moment rozmowa z proboszczem. Jeśli proboszcz, jak powiadam, był skłonny udzielić poparcia, no to ten delegat mu zostawiał numer telefonu kontaktowego, ulotki, plakaty. No i oczywiście proboszcz tak naprawdę zwoływał grupę parafian, o których wiedział, że mają sympatię prosolidarnościowe i oni de facto organizowali kampanię w terenie. Jak mówię, nie wszyscy duchowni wsparli kampanię Solidarności, ale było ich na tyle wielu, że w bardzo wielu w tych rolniczych województw rzeczywiście pojawiły się plakaty Lecha Wałęsy z kandydatami do Sejmu i Senatu. I to właśnie te plakaty były drugim takim strzałem w dziesiątkę ze strony opozycji. To wymyślił Andrzej Wajda. Zdecydowana większość, choć nie wszyscy kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność mieli takie plakaty z Lechem Wałęsą. I te plakaty wobec powszechnej rozpoznawalności Wałęsy i nierozpoznawalności miażdżącej większości kandydatów pozostałych Solidarności były taką legitymacją dla nich do wejścia do parlamentu, ponieważ jak złośliwi później twierdzili, nawet gdyby krowa miała zdjęcie z Wałęsą, to by wtedy weszła do Senatu, co oczywiście nie było prawdą, bo sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana. Natomiast było jasne, że większość Polaków jest skłonna poprzeć kandydatów Solidarności. No ale właśnie, czy rzeczywiście większość? Otóż z badań socjologicznych, które prowadziły obie strony, ale przede wszystkim władze, no, które miały tutaj znacznie większe możliwości, wynikało, że tak naprawdę głosować na Solidarność, ale także na inne środowiska opozycyjne, które też w tych wyborach, choć jak wiemy bezskutecznie, ale próbowały zaistnieć, mówię tutaj o czy Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego, czy o Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikke, jeszcze paru mniejszych grupkach opozycyjnych. Otóż łącznie na te listy opozycyjne wedle badań miało chcieć głosować około 40% badanych, podczas gdy na obóz władzy około 20%. Natomiast z badań stale wychodziła władzom liczba aż blisko około 40% niezdecydowanych wyborców. Wydaje się, że tutaj władze uległy pewnemu złudzeniu, ponieważ znacząca część tych tak zwanych niezdecydowanych w rzeczywistości bała się ujawnić swoje preferencje. Pamiętajmy, że Polska wychodziła z PRL-u, wychodziła z epoki dyktatury. Bardzo wielu ludzi było niezwykle nieufnie nastawionych do ankieterów pytających ich o preferencje i nie chcąc wprost powiedzieć, że poprą Solidarność, wolało odpowiedzieć, że są niezdecydowani. I władze liczyły, że tych niezdecydowanych uda się przekonać w ostatniej fazie kampanii, ponieważ z podręczników do marketingu politycznego, które ludzie z obozu władzy zaczęli wtedy czytać, dowiedzieli się, i to się sprawdza w wielu przypadkach wyborów już całkowicie normalnych, że wielu wyborców podejmuje decyzję w ostatnich dniach kampanii. No i właśnie na nich postanowiono skupić swoją uwagę, wtedy postanowiono wykonać to zmasowane uderzenie. A pierwsze tygodnie kampanii tak naprawdę odpuszczono. Zresztą mówiąc po prawdzie, odpuszczono całą kampanię. Dlaczego? Dlatego, że o ile strona solidarnościowa potrafiła prowadzić tę kampanię w nowoczesny, czyli można powiedzieć dzisiaj współczesny sposób, a więc organizując plenerowe spotkania z ludźmi, na które zapraszano także i na przykład artystów, którzy je ubarwiali swoimi występami, to władze PRL, większości kandydaci władz prowadzili kampanię w starym stylu, a więc w zamkniętych salach, gdzie zasiadali za stołem prezydialnym przykrytym słynnym, nieśmiertelnym zielonym suknem i stąd za tego stołu prezydialnego próbowali coś wyborcom powiedzieć, no ale
zainteresowanie było znikome i z niektórych dokumentów wynika, że często kilku kandydatów obozu władzy, którzy wspólnie robili takie spotkania, spotykało się z kilkoma wyborcami. Czyli mówiąc krótko, zainteresowanie kampanią kandydatów strony partyjno-rządowej było bardzo ograniczone, choć oczywiście nie wszystkich. Niektórzy prowadzili to bardzo dynamicznie, jak choćby Aleksander Kwaśniewski czy Leszek Miller. Są to bardzo trudne rozmowy, bardzo poważne. Pamiętam, że wczoraj pytano się mnie na przykład, jakie ma moralne prawo kandydować. Proszę o zapamiętanie takiego hasła, którym posługuje się w kampanii wyborczej. Orzędź Leszka, wybierajcie Leszka. Jednak problem władz polegał także jeszcze na czymś innym. Jak powiedziałem, do obsadzenia było w przypadku Senatu 100 mandatów. A zatem logika nakazywałaby wysunąć na to miejsce 100 kandydatów. Tak też zrobiła strona solidarnościowa, Komitet Obywatelski Solidarność wysunął 100 kandydatów do Senatu. Ale druga strona wysunęła ich ponad 170. Jak to możliwe? Ano dlatego, że w tym czasie PZPR postanowiła zachować się w sposób partnerski wobec swoich dotychczasowych satelitów, a więc Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, i pozwoliła im zgłosić większą liczbę kandydatów, niż by to wynikało z tego dążenia do setki. Efekt był taki, że każda z tych formacji zgłosiła ich tak wielu, że łącznie było ich ponad 170. A co to spowodowało? Ano to oczywiście spowodowało dodatkowo rozbicie głosów, których i tak było mniej, głosów popierających obóz władzy, ponieważ niektórzy kandydaci obozu władzy do Senatu sobie nawzajem te mandaty, te głosy odbierali. Wyniki wyborów dopiero napływają. Mamy świadomość tego, że w takich sytuacjach dobre wiadomości przychodzą pierwsze. Wobec tego dalsze wyniki mogą nieco rozmiary zwycięstwa Solidarności zmniejszyć. Ale mimo wszystko jest to zwycięstwo. I warto powiedzieć, co właściwie zwyciężyło. Otóż przede wszystkim może zacznę od tego, że porażki doznali wszyscy ci, którzy twierdzili przedtem, że Solidarność, że Komitet Obywatelski to grupa uzurpatorów, którzy nie mają za sobą żadnego poparcia, którzy niedemokratycznymi sposobami wyłonili przedstawicieli kandydatów do Sejmu i do Senatu itd., itd. A były to zarzuty, które padały z obu stron. Myślę, że zostały one całkowicie zniweczone przez wynik wyborów. Druga sprawa to taka. Wszyscy kandydaci na senatorów i na posłów do Sejmu przecież mieli wspólną platformę wyborczą i to była platforma okrągłego stołu. A więc nie tylko tych rzeczy, które myśmy nie zdołali jakoś na okrągłym stole uzyskać, ale tych przede wszystkim, któreśmy uzyskali. I wynik wyborów myślę, że jest po prostu potwierdzeniem woli społeczeństwa realizacji tych właśnie ustaleń. I trzecia rzecz. Myślę, że cały tryb głosowania na kandydatów koalicji rządzącej, fakt, że uzyskali oni tak mało głosów, jest wynikiem odreagowywania ludzi na przeszłość, na to, co było niedobrego, na stalinowski system rządzenia, który przecież tak wielu z nas ma w pamięci, na poprzednie wybory, które nie były demokratyczne, nawet w takim stopniu jak te obecne, na kryzys, który w tej chwili cierpimy. I w związku z tym były to dwa różne głosowania. Myślę, że to ważne, bo to też świadczy o tym, że nie została zakwestionowana linia okrągłego stołu. I myślę, że jest trzecia rzecz bardzo ważna, która wynika z tych wszystkich wyborów. Mianowicie Polska kroczy drogą reform demokratycznych, szuka rozwiązań politycznych i jest to w tak straszliwej sprzeczności z tym, co się dzieje w tej chwili w Chinach. Myślę, że o tym koniecznie trzeba powiedzieć, wyrażając solidarność z tymi tendencjami demokratyzacyjnymi, które to tendencje w tak straszliwy sposób zostały przeciwstawione sile. Mam nadzieję, że w Polsce nigdy do żadnych siłowych prób rozwiązań naszych wewnętrznych problemów nie dojdzie. Dziękuję panu. Kiedy 4 czerwca, w nocy z 4 na 5 czerwca zaczęły przychodzić wyniki wyborów, po stronie solidarnościowej właściwie wybuchła panika. Dlatego, że
skala zwycięstwa Solidarności okazała się znacznie większa od tego, co najwięksi optymiści po stronie obozu solidarnościowego przewidywali. Dlaczego tak się stało? Bo tak naprawdę 4 czerwca 1989 roku mieliśmy w Polsce plebiscyt ubrany w szaty wyborów. Plebiscyt, w którym Polacy albo głosowali za kontynuacją eksperymentu o nazwie Polska Rzeczpospolita Ludowa i wtedy głosowali na kandydatów innych, na kandydatów obozu władzy. Natomiast jeśli głosowali przeciw kontynuacji PRL-u, głosowali na kandydatów drużyny Lecha, czyli drużyny Wałęsy. I to działało także na niekorzyść tych innych formacji opozycyjnych, które próbowały poza Solidarnością zaistnieć w tych wyborach, bo także i ci kandydaci, często bardziej znani od swoich solidarnościowych konkurentów, przepadali. To znakomicie pokazuje rywalizacja w jednym z okręgów w Krakowie Leszka Moczulskiego, bardzo wtedy znanego lidera Konfederacji Polski Niepodległej, z znacznie słabiej znanym wówczas, a właściwie niemal nieznanym działaczem NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a później Ruchu Wolność i Pokój, Janem Rokitą, który dostał wielokrotnie wyższy wynik od Moczulskiego. Dlaczego? No, on był kandydatem z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność. I podobnie stało się w kilku innych miejscach w Polsce, gdzie ci kandydaci niesolidarnościowej opozycji próbowali się przeciwstawić kandydatom Komitetu Obywatelskiego. Bo właśnie, teraz pora na wyjaśnienie jeszcze pewnych szczegółów dotyczących ordynacji wyborczej do Sejmu. Zacznijmy od kwestii tak zwanej listy krajowej. Otóż 35 posłów z 460 miało być wybieranych i było wybieranych 4 czerwca z tak zwanej listy krajowej, co oznaczało, że głosowano na nich w całej Polsce. Każdy wyborca w Polsce, bez względu na to, gdzie poszedł do punktu wyborczego, obok listy swojej okręgowej i tej drugiej do Senatu i tej okręgowej do Sejmu, dostawał też listę kandydatów z listy krajowej. Tam było 35 nazwisk. Początkowo ten pomysł, oczywiście będący inicjatywą władz, miał być tak zwaną listą porozumienia narodowego, czyli zakładały władze, że na tej liście krajowej znajdą się zarówno czołowi przedstawiciele obozu władzy, jak i Solidarności. Ale Solidarność słusznie wycofała się z tej propozycji i wtedy władze, zamiast wycofać się kompletnie z tego pomysłu listy krajowej, popełniły fundamentalny błąd, utrzymując tą listę i wypełniając ją czołowymi przedstawicielami właśnie swojego obozu. Najważniejszą postacią był tam generał Czesław Kiszczak, szef delegacji partyjno-rządowej przy okrągłym stole, minister spraw wewnętrznych. Nie było na niej generała Jaruzelskiego, bo on miał być prezydentem, zatem nie był zainteresowany kandydowaniem do parlamentu. Natomiast byli czołowi przywódcy PZPR, był premier Rakowski, byli przywódcy ZSL Roman Malinowski i Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Jóźwiak, był lider Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Alfred Miodowicz, zatem śmietanka elity władzy PRL. Co było nietrudne do przewidzenia, że ta śmietanka będzie się cieszyła niechęcią pokaźnej części Polaków. I tutaj okazało się, że popełniono kolejny błąd i to już jest zupełnie zdumiewające. Później w MSW prowadzono śledztwo i nazywano je sabotażem prawniczym. Okazało się, że prawnicy z Rady Państwa, która przygotowywała ten projekt ordynacji, kompletnie nie przewidzieli sytuacji, w której lista krajowa może nie przejść. Oni się wpisali w ordynacji, że za wybranego z listy krajowej uważa się kandydata, który uzyskał w skali całego kraju ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. I na tym koniec. Nie przewidziano w ordynacji w ogóle, co dzieje się, jeżeli jakiś kandydat nie uzyska tej ponad połowy wymaganych głosów. To znaczy, czy jest druga tura, czy nie ma drugiej tury, co się dzieje z tymi mandatami. Ordynacja o tym w ogóle nic nie mówiła. I oto po ogłoszeniu wyników 4 czerwca okazało się, że na 35 kandydatów z listy krajowej tylko dwóch, Mikołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński, uzyskali wymaganą większość ponad 50%, a pozostałych 33 nie uzyskało tej większości. Skąd ci dwaj się wzięli? Mikołaj Kozakiewicz, jak się wydaje, zawdzięczał to, że przeszedł ten próg ponad połowę, co zresztą później zapewniło mu stanowisko marszałka Sejmu kontraktowego. Był bardzo znanym nie tylko działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, bo to by mu raczej nie pomogło, ale był bardzo znanym seksuologiem, profesorem
medycyny w tej dziedzinie i był, można powiedzieć, takim ówczesnym celebrytą, który właśnie występował w mediach w latach 80. w tych programach dotyczących kwestii obyczajowych i seksualnych, i to zapewniało mu dużą osobistą popularność, więc wiele osób, które sobie tak zadawały trud kreślenia nazwisko po nazwisku na tej liście, go ominęło. I niektórzy wykreślili pozostałych 34, a właśnie Kozakiewicza zostawili. A skąd z Adamem Zielińskim? Otóż Adam Zieliński z kolei, jak się wydaje, profesor prawa, był beneficjentem tego, że miał nazwisko na Z i był ostatni na liście. Ponieważ wielu leniwych wyborców głosowało na krzyż, przekreślając całą listę krajową, na krzyż, bardzo często dociekliwe komisje stwierdzały, że ta linia idąca z lewego górnego brzegu kartki na prawy dolny nie dochodzi do nazwiska Zieliński, urywa się tam na przedostatniej pozycji, a zatem uznawano, że skoro ta kreska nie dochodzi do nazwiska Zieliński, to być może wyborcy tych 34 skreślili, ale Zielińskiego nie. I tak oto ci dwaj panowie rzeczywiście zostali posłami, no ale pozostał problem, co z 33 nieobsadzonymi mandatami. I tutaj między pierwszą a drugą turą wyborów doszło do znamiennego wydarzenia. Ale zanim o nim opowiem, muszę powiedzieć, o co chodzi z drugą turą wyborów. Mianowicie przyzwyczajeni jesteśmy od roku 91, że wybory parlamentarne odbywają się tylko w jednej turze. Otóż tamte wybory odbywały się w systemie tak zwanych dwóch tur. W systemie dwóch tur polegało to na tym, trochę to przypominało świetnie nam znane wybory prezydenckie. Otóż, jeżeli żaden kandydat ubiegający się o miejsce mandatowe nie uzyskał w pierwszej turze ponad połowy wszystkich oddanych głosów, wówczas dwóch najlepszych przechodziło do drugiej tury. No i właśnie te 33 mandaty postanowiono przenieść i obsadzić w drugiej turze wyborów. No ale żeby to zrobić, trzeba było zmienić ordynację wyborczą, bo ona dotąd tego nie przewidywała. I oto między pierwszą a drugą turą wyborów czerwcowych doszło do dość kuriozalnej sytuacji, a mianowicie do zmiany prawa wyborczego w trakcie wyborów. Rada Państwa wydała dekret. Przypomnę, Rada Państwa to był taki organ, który zastępował prezydenta ciągle jeszcze nieistniejącego, choć w Konstytucji już był przewidziany urząd prezydenta, to jego wybór miał dopiero nastąpić przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat, który właśnie wybierano. Otóż Rada Państwa wydała dekret nowelizujący ordynację wyborczą, gdzie przewidziała, że te 33 mandaty oczywiście dalej będą zarezerwowane dla obozu władzy i zostaną obsadzone w okręgach, tyle tylko, że przez już inne osoby. To znaczy ktoś, kto przepadł na liście krajowej, w pierwszej turze wyborów nie mógł już o ten mandat ubierać się w drugiej i rzeczywiście takich 33 kandydatów znaleziono. To wywołało ogromne oburzenie po stronie solidarnościowej, ale strona solidarnościowa oficjalnie się na to zgodziła, co, jak mówię, wywołało później ogromne kontrowersje i pretensje do Wałęsy, jego ówczesnego otoczenia, Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Adama Michnika, że oni się na to zgodzili. No tak, rzeczywiście, to była rzecz niebywała, ale pytanie, jaka była alternatywa? Oczywiście Solidarność mogła odrzucić tą nowelizację, tyle tylko, że obóz władzy w tym czasie mówił, to w takim razie my unieważnimy wybory. W ogóle nie uznamy wyników pierwszej tury, no bo skoro wy nie uznajecie tej luki, prawda, usunięcia tej luki dotyczącej listy krajowej, to my nie uznamy w ogóle wyniku wyborów. Użyto tutaj bardzo poważnego szantażu, oczywiście grożąc jakimś nowym stanem wojennym, i ten szantaż rzeczywiście zadziałał, budząc wewnątrz obozu solidarnościowego ogromne niezadowolenie i później kontrowersje. Ta sprawa ciągnęła się później przez czas dłuższy, także i za Wałęsą. Ale strona solidarnościowa ostatecznie wyraziła zgodę i 18 czerwca doszło do drugiej tury wyborów, o której się często zapomina, także i dlatego, że o ile w tej pierwszej turze głosowało blisko 63% Polaków, to ta druga tura cieszyła się już, można powiedzieć, niewielkim zainteresowaniem Polaków, bo zaledwie 25% z nich poszło do urn wyborczych. Ale wbrew pozorom, ta druga tura wyborów miała bardzo istotne znaczenie. Nie tylko dlatego, że w tej pierwszej turze wyborów obsadzono 92 mandaty senatorskie, wszystkie przypadły kandydatom Solidarności, i że w tej drugiej turze miała się odbyć walka o 8 mandatów senatorskich, nie tylko dlatego, ale
istotne jest, że z tych 8 mandatów senatorskich Solidarność zdobyła 7. Jedynym senatorem niewybranym ostatecznie po 18 czerwca z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarności był przedsiębiorca mięsny z branży mięsnej Henryk Stokłosa, który jako jedyny odebrał Solidarności mandat w województwie pilskim. Jak się wydaje, stało się to za sprawą tego, że Stokłosa był pionierem kampanii, którą ja bym określił jako piwno-kiełbasianą. On po prostu na wielką skalę organizował festyny, gdzie się lało darmowe piwo, gdzie była kiełbasa z jego zakładów do tego piwa. No i wykorzystał też fakt, że jego konkurent z Solidarności, działacz szczecińskiej Solidarności, Piotr Baumgart, no, nie był zbyt znany w województwie pilskim, nie prowadził tam zbyt aktywnej kampanii. W związku z tym Stokłosie udało się rzeczywiście, jak wtedy złośliwi mówili, rzucić na kolana Solidarność, no ale mówienie o nim, że był związany z obozem władzy, było też nieuzasadnione, bo Stokłosa wprawdzie był przed laty w PZPR, ale już w stanie wojennym usunięto go z szeregów partii komunistycznej, więc mówienie o nim, że był po stronie obozu władzy, też nie było prawdziwe. Stokłosa był po prostu po swojej stronie, po stronie swojej firmy, której później mandat senatorski, jej rozwój sporo zawdzięczał temu mandatowi senatorskiemu, bo Stokłosa był wybierany w kolejnych wyborach jeszcze przez wiele kadencji właśnie z województwa pilskiego do Senatu. Jak pan myśli, co sprawiło, że wyborcy obdarzyli pana tak dużym zaufaniem? W pierwszej turze wyborów uzyskał pan najwięcej głosów, 18 czerwca był pan drugi. Uważam, że przede wszystkim to, że jestem człowiekiem niezależnym, nie jestem związany z opozycją ani koalicją i mam dobry program. Program, który nie obiecuję, a który już realizuję. Jaki jest pański program wyborczy? Jakie jego punkty chciałby pan realizować w Senacie przede wszystkim? Przede wszystkim Senat musi stać na straży wydatków budżetowych państwa. Bronić interesów państwa, bronić naszej państwowości. Przede wszystkim musi zwyciężyć Polska, nasz kraj. Trzeba pamiętać, że wynik wyborów czerwcowych, a więc można powiedzieć 99-0 w przypadku Senatu dla Solidarności, nie do końca odzwierciedla prawdziwy rozkład preferencji wyborczych Polaków. Bo jeśli się spojrzy na mapę choćby poparcia dla listy krajowej, to widać wyraźnie, że w Polsce zachodniej i północnej ta lista krajowa w całości przechodziła. Tam ci kandydaci łącznie z generałem Kiszczakiem uzyskiwali ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. No, zabrakło im w skali całej Polski, ale jednak miliony ludzi na nich głosowało. I teraz błąd władz w przypadku Senatu polegał właśnie na tej quasi-większościowej ordynacji. Otóż później specjaliści przeliczali głosy, te, które oddano na kandydatów obozu władzy do Senatu, i gdyby się zdecydowano na ordynację większościową do Senatu, to oczywiście Komitet Obywatelski Solidarność dalej miałby zdecydowaną większość w Senacie, ale mniej więcej 20, może 20 kilka mandatów senatorskich z tej setki mieliby w systemie proporcjonalnym kandydaci obozu władzy. A zatem klęska byłaby, ale nie byłaby tak spektakularna, tak nokautująca obóz władzy, jak ta, która nastąpiła 4 i 18 czerwca 1989 roku. I ważne jest jeszcze właśnie ujawnienie wtedy po raz pierwszy tych preferencji wyborczych Polaków, bo to, co widzimy na mapie poparcia dla listy krajowej, w jakimś sensie przypomina nam, i będziemy o tym mówić w kolejnych programach z cyklu Dudego Historii, mapy kolejnych wyników wyborów w latach 90., ale także i w XXI wieku, gdzie widać wyraźnie, że Polska południowo-wschodnia i wschodnia to jest bastion Solidarności i to się objawiło wtedy po raz pierwszy, natomiast raczej obóz wspierający wówczas PZPR i sojuszników miał wyraźną przewagę w Polsce północnej, tu wyjątkiem było oczywiście województwo ówczesne gdańskie, ale i w Polsce zachodniej. I ta linia Wisły, bo niektórzy mówią o tak zwanej linii Wisły, na trwałe zaciążyła na polskich preferencjach, na geografii politycznej Polski, także już przez długie lata III Rzeczpospolitej. W moim przekonaniu mniej więcej do 2015 roku ona odgrywała decydującą rolę. Także trzeba pamiętać, że
ten podział polityczny, który ujawnił się w roku 89, pokazywał, że Polacy są tak naprawdę, już wtedy byli bardzo mocno podzieleni i to tak naprawdę był początek tego, co później w politologii nazywano podziałem postkomunistycznym. Natomiast najistotniejsza sprawa dotyczyła w drugiej turze Sejm. Bowiem cóż się stało w pierwszej turze? Otóż w pierwszej turze, i to będzie myślę dla wielu z Państwa ogromne zaskoczenie, obsadzono z tej puli 35%, a więc puli przeznaczonej dla tzw. kandydatów bezpartyjnych, zdecydowaną większość mandatów, bo 160 ze 161. Jeden jedyny mandat nieobsadzony z tej puli 35% w pierwszej turze był w Inowrocławiu i dwa tygodnie później kandydat Solidarności zdobył ten mandat. Natomiast problem był z całą resztą, mianowicie te blisko 300 mandatów tworzących te 65% pozostało nieobsadzonych w pierwszej turze, nie tylko z listy krajowej, ale także tych z list okręgowych. Z list okręgowych 4 czerwca wybrano zaledwie 3 posłów, a cała miażdżąca reszta musiała być wybrana w drugiej turze wyborów. I to miało fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń. Jakie? Mianowicie Solidarność, która po pierwszej turze miała poczucie, że właściwie wzięła już wszystko, przyjrzała się temu, kto właściwie walczy o mandat PZPR, a zwłaszcza mandaty ZSL i SD w drugiej turze. I tu przyjrzano się tym parom konkurentów i stwierdzono, że wielu z nich można warunkowo poprzeć przeciwko ich konkurentom. No, takim klasycznym przykładem był młody rolnik z województwa płockiego, Waldemar Pawlak, który dostał poparcie Solidarności przeciwko swojemu konkurentowi, staremu działaczowi aparatu ZSL. I takich przypadków, których jak Pawlaka, było ponad 50. W ponad 50 przypadkach, przede wszystkim dotyczących kandydatów Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Solidarność wezwała swoich zwolenników do głosowania właśnie na nich w drugiej turze wyborów. Jak wiemy, mimo niskiej frekwencji, tej 25%, to wezwanie zostało wysłuchane i rzeczywiście bardzo wielu, właściwie można powiedzieć wszyscy z tej ponad 50 zdobyli mandaty poselskie. Co to w praktyce oznaczało? To w praktyce oznaczało, że ci posłowie mieli świadomość, że swój wybór w dużym stopniu zawdzięczają poparciu Solidarności, a nie swoich własnych formacji politycznych, co konsekwencji oznaczało i objawiło się już w następnych tygodniach bardzo szybko, że bliżej jest im tak naprawdę do Solidarności niż do własnych władz partyjnych. To miało zasadnicze znaczenie, kiedy przed władzami stanął, przed Sejmem i Senatem stanął problem wyboru nowego prezydenta. Ale to już temat na inny program z cyklu Dudek o historii. W tym miejscu kończę omawianie wyborów czerwcowych. Serdecznie zapraszam na kolejne programy z cyklu Dudek o historii i zapraszam też i proszę o wspieranie tego kanału. Dziękuję Państwu.